Właśnie wróciłem ze spaceru. Słuchajcie, piękna, słoneczna pogoda. Szukałem koronawirusa, zaglądałem pod każdy kamień. Nigdzie go kurwa nie znalazłem. I wiem dlaczego. Ponieważ nasz pan najwspanialszy prezydent zamiast na narty pojechał na Jasną Górę. No, tam pojechał bez nart, bo tam ciągle nie ma śniegu na Jasnej Górze, ale w każdym razie pojechał na pielgrzymkę do Jasnej Góry i to pojechał. Nie poszedł, bo powinien iść na kolanach, ale nie, nie, na to on jest zaleniwy i aż tak bardzo tego narodu nie kocha. Więc pojechał tam ze swoimi oczywiście gorylami, czym złamał ustawę przez siebie podpisaną o tym, że nie wolno się poruszać w grupie większej jak 3 osoby i do tego bez celu. No a większego celu w jego wizycie na Jasnej Górze to nie mogę się dopatrzyć. No więc on pojechał tą Jasną Górę, chociaż nie, słuchajcie, zaprzeczyłbym sam sobie. Nie spotkałem koronawirusa, a to właśnie dlatego, że pan prezydent z całym swoim majestatem pojechał poprosić pewną panią, która urodziła dziecko, a niektórzy mówią, że podobno nie jedno i zawsze była dziewicą. I on poszedł do niej poprosić ją, ażeby wstawiła się do swojego, no właśnie, kim jest dla niej Pan Bóg? Podobno urodziła mu dziecko, czyli był jej kochankiem. No więc postanowiła się wstawić do swojego kochanka, żeby uwolnił Polaków od koronawirusa, pomimo że przecież jak głosi nauka Kościoła, no to on właśnie go zesłał na Polaków. No ale poszła go poprosić, no i myślę, że kobieta, która potrafiła urodzić dziecko, a podobne nawet nie jedno, będąc dziewicą, na pewno takie wstawiennictwo uzyskała i dlatego ja nie spotkałem koronawirusa. Brawo panie prezydencie. Od dzisiaj chyba będę. Nie, na pewno nie będę. Thank you.